Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Krym znów płonie, eksplozje w Kerczu oraz na rosyjskim lotnisku wojskowym na północ od Sewastopola. Odczytuje to pan jako, bo to nie jest pierwszy incydent, nazwijmy to, na Krymie, odczytuje to pan jako szansę na kontrofensywę ukraińską? Wydaje się, że Ukraińcy się przygotowują do kontrofensywy właśnie na południu, na tym kierunku chersońskim, a zaplecze armii rosyjskiej jest niestety rozlokowane na Krymie. Rosjanie od 8 lat okupując Półwysep Krymski właściwie zamienili ten piękny teren w jedną wielką bazę wojskową i Ukraińcy, chcąc skutecznie przeprowadzić kontrofensywę, muszą to zaplecze próbować zniszczyć. Oczywiście oficjalnie nie wiemy, kto to zrobił, co się tam Ukraińcy dzieje się na tym Krymie. Pewnie znowu jakiś rosyjski żołnierz z niedopałkiem papierosa w pobliżu składu amunicji przechodził i tak dalej, i tak dalej. Za pierwszym razem Rosjanie stracili myśliwce. No właśnie, i dzisiaj też te ataki na lotnisko znowu, jedno z lotnisk na wojskowych na Krymie. Jeśli to zrobili Ukraińcy, to ja uważam, że mają do tego oczywiście prawo, bo nikt nie uznał aneksji Krymu przez Rosję 8 lat temu. To jest teren okupowany przez Rosjan od 8 lat i to jest część integralna terytorium Ukrainy. Ukraińcy mają prawo próbować wypchnąć Rosjan z całego terytorium, które dotąd Rosjanie zajęli, a jest to niestety to około 20% terytorium Ukrainy, patrząc na linię frontu dzisiejszą. Trwa też dyskusja o tym, żeby wprowadzić zakaz wjazdu obywateli rosyjskich na terytorium Unii Europejskiej. Wiemy, że oni wypoczywają w wielu kurortach europejskich, no ale kanclerz Scholz na przykład, sprawa wiz, on jest przeciw. Trzy dni temu mieliśmy takie spotkanie na Zamku Królewskim honorujące ludzi zasłużonych dla współpracy polsko-ukraińsko-litewskiej i połączył się z nami minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba, zresztą z bunkra pod budynkiem w Kijowie, bo znowu w Kijowie były alarmy i powiedział następującą rzecz. Ludzie, którzy nie szanują granic państwowych, nie powinni mieć prawa ich przekraczać. Rosjanie entuzjastycznie przyjęli aneksję Krymu. Rosjanie w większości popierają Putina z jego wojną przeciwko Ukrainie. Jakichś dużych protestów wśród Rosjan przecież nie dostrzegamy, więc to nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie i powinny sankcje być, obejmować również obywateli rosyjskich. Oczywiście z pewną elastycznością, bo zawsze można jakoś rozpoznać w konsulatach krajów Europy na przykład, czy ktoś przypadkiem nie ucieka przed prześladowaniami ze strony reżimu Putina. Ale in gremio powinno się Rosjanom odmówić tego prawa do korzystania z uroków Europy Południowej, z jachtów na Morzu Śródziemnym, z uniwersytetów zachodnich dla bogatszych Rosjan i ich dzieci. Naprawdę trzeba doprowadzić do tego, żeby Rosjanie odczuli, że płacą jakąś cenę za tą wojnę, którą niestety popierają. Kanclerz Scholz, to właśnie on powiedział o tym, że to nie jest wojna Rosjan, tylko wojna Putina, to pan, rozumiem, do tych słów nawiązywał, ale panie ministrze, czy to nie jest tak, że stanowisko polskie, które pan teraz reprezentuje, nie jest odosobnione? No wiemy rzeczywiście, że polskie stanowisko poparła Finlandia, czy poparła Estonia, ale czy to jest tak, że jeżeli chodzi o ograniczenie tego wjazdu Rosjan, mamy jakieś szersze poparcie? W tej sprawie stanowisko polskie w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej bywało odosobnione i w przeszłości, i jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, i jeśli chodzi o skalę pomocy militarnej dla Ukrainy, a jednak stopniowo Zachód się do tego przekonywał, że tak czynić należy. Więc stawiamy tę sprawę również dlatego, żeby poprzez dyskusję wypracować jednolite stanowisko Zachodu w tej sprawie, zwłaszcza krajów Unii Europejskiej, i mam nadzieję, że prędzej czy później do tego dojdzie, że w ramach kolejnego pakietu sankcji zaczniemy masowo odmawiać prawa do wjeżdżania na terytorium cywilizowanego świata Rosjanom. Ale wrócę do tego pytania. Dlaczego pana zdaniem kanclerz Scholz nie chce tego wprowadzić? Dlatego, że jeszcze ta cały czas klasa polityczna niemiecka nie potrafi się przebudzić czy ochłonąć z tego przyzwyczajenia, które miała przez ostatnich 20-30 lat, że z Rosją trzeba współpracować, że Rosja jest ważnym podmiotem w ogóle w grze europejskiej, że będziemy z Rosją współpracować ekonomicznie, ale również politycznie. Jakieś naiwności o tym, że można ją cywilizować poprzez współpracę gospodarczą, no i zwykłe interesy biznesu niemieckiego, który w dużej mierze opiera
swoją konkurencyjność wobec innych biznesów narodowych na taniej energii z Rosji. Ciągle jednak ta klasa polityczna niemiecka musi się uczyć tego, że jest, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, ale te sentymenty w nich tkwią bardzo głęboko i wmawiają sobie właśnie ten schemat, że zły car, a dobrzy ludzie, tak? I to jest po prostu nieprawda. Zły car, dobrzy ludzie. Panie ministrze, w takim razie zmienimy temat. Minister klimatu i środowiska na Moskwa poinformowała za Instytutem Rybactwa Śródlądowego o tym, że powodem tego kryzysu, czy katastrofy ekologicznej w Odrze mogą być mikroorganizmy, złote algi, które wydzielają toksyny, które są szkodliwe dla ryb, nie są szkodliwe dla człowieka. Czy pytam pana jako przedstawiciela rządu, czy w rządzie już uważacie, że w takim razie, skoro przyczyny w środowisku naturalnym, można uznać, że sprawa jest zamknięta? Sprawa nie jest zamknięta oczywiście, bo to jest, jeżeli przyczyny naturalne się potwierdzą, to nie zmienia faktu, że jakieś punktowe zanieczyszczenia z wykrywanych właśnie teraz, czy też ujawnianych z punktów, w których się spuszcza pewne zanieczyszczenia do Odry, no trzeba z tym też jakiś porządek zrobić. Rzeczpospolita pisała o tym, że nawet odkryto 200 takich nielegalnych miejsc niezgłoszonych. Bo prawdopodobnie miks przyczyn naturalnych z jakimiś punktowymi przyczynami spowodowanymi przez człowieka spowodował tę katastrofę, ale być może rzeczywiście przyczyny naturalne są tutaj kluczowe, no bo mamy rzeczywiście zmiany klimatyczne takie, że jest wyjątkowo niski poziom wody, jest wyjątkowo silne nasłonecznienie, jest bardzo ciepło, są procesy denne uruchomione, które jeżeli jest niski poziom wody, jest bardzo ciepło, to się uruchamiają w skali wcześniej niespotykanej, więc być może to jest główną przyczyną, ale nie zmienia to faktu, że musimy myśleć o tym, w jaki sposób jeszcze bardziej dbać o czystość polskich wód i w jaki sposób silniej demotywować do zanieczyszczania tych wód poprzez silniejsze kary. Panie ministrze, pytanie polityczne, bo wczoraj polityk PSL Koalicji Polskiej Paweł Bejda w radiowej jedynce pytany o ewentualną koalicję z PiS-em, gdyby na przykład się okazało, że obozowi Zjednoczonej Prawicy po wyborach zabraknie pewnej puli głosów do uzyskania większości, powiedział tak, że teraz nie jest możliwe wejście w koalicję z PiS-em w tej kadencji. W takim razie rozumiem, że nie wyklucza PSL tego w przyszłej kadencji. A gdybym pana zapytał, pan by to wykluczał, czy dopuszczał? Przede wszystkim będziemy walczyć o zwycięstwo wyborcze w przyszłym roku takie, żeby... To wiadomo, ale zna pan sondaże. Na razie sondaże pokazują, raczej to jest trend sondażowy, że może być tak, że zabraknie 20 mandatów, 15 mandatów. Wie pan co, no to będziemy się martwić już po wyborach, licząc te mandaty. Natomiast zwracam uwagę na to, że funkcjonuje taki dowcip od 30 lat, że pytają PSL-owca w czasie kampanii wyborczej, a kto będzie w przyszłości rządził, a PSL-owiec odpowiada, rządzić będzie nasz przyszły koalicjant. To jest nieprawda, dlatego że jak spojrzymy na historię 30 lat tej niepodległej i demokratycznej Polski, to PSL wchodził wyłącznie w koalicję z postkomunistami albo z liberałami. Nigdy nie wszedł w koalicję z prawicą. Zwracam na to uwagę. Teraz jest nowy PSL. No to zobaczymy. No, może tam jakieś procesy wewnętrzne się dzieją, jakieś refleksje się pojawiają. Panie, jeszcze krótko. Tego typu, ale to są czyste spekulacje. Czy warto odbudowywać Pałac Saski w kryzysie? Bo przypomnijmy, PO, Lewica były przeciw, kiedy była specustawa prezydencka. Pojawiały się takie sformułowania, że to kaprys władzy. Nie, to jest godność i honor Polski, bo nie możemy zostawić w centrum Warszawy miejsca zaprogramowanego przez Niemców w taki sposób, że mamy dziurę architektoniczną w miejscu, gdzie zawsze była piękna architektura. Były dwa pałace i kilka kamienic. To jest kwestia godności i honoru państwa polskiego, żeby dokończyć odbudowę Warszawy. Pięknie odbudowaliśmy Starówkę, pięknie odbudowaliśmy Zamek Królewski. Tego jeszcze brakuje. A po drugie, jeżeli ktoś ekonomiczne argumenty używa, to zwracam uwagę na to, że jednym ze sposobów walki z recesją, z inflacją, ze spowolnieniem gospodarczym są ambitne inwestycje. To jest jedna z ambitnych inwestycji. Ona jest obliczona na dosyć duże pieniądze i będą tam zaangażowane polskie firmy, polscy pracownicy będą tam pracować i zarabiać. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, jest gościem Sygnału w Dniu. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowo Jedynki.
Panie ministrze, to jeszcze może prośba o rozwinięcie tego wątku. Powiedział pan o zaangażowaniu polskich firm, polskich pracowników. Może pan powiedzieć w szczegółach? No tu jest specjalna spółka powołana, Pałac Saski, która ten proces odbudowy nie tylko Pałacu Saskiego, ale też Pałacu Brühla i tych pięciu kamienic przy ulicy Królewskiej będzie odbudowywać w tej dekadzie. To jest plan obliczony na tę dekadę, żeby to dokończyć. I to jest oczywiście poważna inwestycja i ta spółka będzie poszczególne etapy tej budowy organizować i będą przetargi i w tych przetargach będą stawać firmy. Mam nadzieję, że firmy polskie przede wszystkim będą wygrywać te przetargi. A te 2,4 miliarda złotych, bo tak jest szacowany koszt odbudowy Pałacu Saskiego, skąd będą pochodzić te środki? No bo wrócę tutaj do głosów przedstawicieli opozycji. Trzeba oszczędzać, nie wydawać teraz pieniędzy na tego typu inwestycje. Trzeba oszczędzać w innych miejscach, ale nie na inwestycjach. Centralny port komunikacyjny Mierzeja Wiślana, tunel pod przekop Mierzei Wiślanej. To przejawy gigantomanii władzy. Nie, to są potrzebne rzeczy. To są potrzebne dla rozwoju Polski rzeczy i one też powodują, że w części inwestycyjnej umacniamy wzrost naszego PKB. Więc to w ten sposób się też robi, jeśli chodzi o spowolnienie gospodarcze, żeby ono nie było tak duże, to się ambitnie planuje różnego rodzaju inwestycje i Pałac Saski też można w ten sposób traktować. Pałac Saski odbudowa, Pałac Brühla odbudowa, no ale jest jeszcze taki pałac, kiedyś zwany Pałacem Stalina. Pan mówi o tym, że Warszawa nie wyglądała w taki sposób przed wojną, jak w tej chwili wygląda Plac Piłsudskiego. No, można to zresztą zobaczyć na tych wizualizacjach odbudowy Pałacu Saskiego, no ale pan doskonale też wie, że centrum Warszawy też inaczej wyglądało. Co z Pałacem Stalina? Już go tak nie nazywamy, nie ma Pałacu Stalina w Warszawie. Niektórzy rodowici warszawiacy jednak go tak nazywają. No, bo się mówi Pekin, od skrótu Pałac Kultury i Nauki. No, to tak, żeby ocieplić wizerunek tego pałacu. Zwracam uwagę na to, że jednak od kilkunastu lat jest decyzja, jest wpis do rejestru zabytków tego obiektu. A to można zmienić? Głównie z powodu, no muszą być jakieś szczególne okoliczności. Można wykreślić też z rejestru zabytków. Szczególne okoliczności i szczególne też argumenty. Ja zwracam uwagę na jedno. A na przykład argument o kultywowaniu komunizmu. Tam jest jedna z takich rzeźb, na której są wyryte, że jedna z postaci trzyma dzieła Marksa, Lenina, Engelsa. No tak, to można ewentualnie zmienić albo skuć. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, na którą historycy sztuki zwracają uwagę i warto o tym pomyśleć, że w tych latach drugiej połowie lat 40. i początku lat 50. jeszcze funkcjonowało sporo prywatnych przedsiębiorstw rzemieślniczych polskich, które miały znakomitą tradycję rzemiosła artystycznego, ruchomego z okresu międzywojennego. I jak wejdziemy do tego pałacu, to zobaczymy ciekawe rzemiosło polskie. I balustrady, i żyrandole, i różnego rodzaju bariery, balustrady, żyrandole i tak dalej. Nie da się tego jakoś przenieść w inne miejsce? Warto o to dbać, bo to jest naprawdę bardzo cenne. Myślę, czyli że pan to nie jest zwolennikiem zburzenia ja pałacu rozumiem kultury. Argumenty, ja rozumiem argumenty, ta dyskusja co jakiś czas wraca, jest to jakaś pieczęć i to nawet wygląda jak pieczęć, tak jakby z góry przybić. Z tymi rozwlekłościami po bokach, prawda, jak taki stempel i tak się niestety kojarzy, ale też trzeba pamiętać o tych walorach artystycznych, które tam znaleźć można. W architekturze zresztą zewnętrznej również, bo jednak nawiązano do tego stylu attyk zewnętrznych, które nawiązują do polskiego renesansu, do polskiego manieryzmu i to jest też dosyć ciekawe pod względem architektonicznym. Panie ministrze, temat reparacji. Czy to jest rzeczywista gra o realne odszkodowanie od rządu Republiki Federalnej Niemiec, czy gra na emocjach, jeżeli chodzi o cel zbudowania pewnych emocji w kampanii wyborczej? Nie, to jest rzeczywista gra, bo z Niemcami warto się pojednać, a ta sprawa jest nierozwiązana i dlatego niektórzy mówią, że mamy od 30 lat z Niemcami coś, co niektórzy nazywają kiczem pojednania. Bez rozwiązania tej sprawy, bez naprawienia tej niesprawiedliwości, bo to jest po prostu straszna niesprawiedliwość. Kraj najbardziej skrzywdzony, kraj najdłużej okupowany, kraj, w którym w proporcji do liczby ludności przedwojennej zginęło najwięcej osób, kraj materialnie najbardziej zniszczony, ze stolicą potraktowaną jak w czasach starożytnych Kartagina i Korynt. Nigdy w historii Europy żadne miasto nie zostało tak potraktowane. Albo teraz Mariupol. Teraz Mariupol. Od czasów starożytnych. Więc a odszkodowań praktycznie żadnych.
a 70 krajów jakieś odszkodowania dostały. Czasami były to pokaźne kwoty. No i tutaj Niemcy, panie ministrze, powołują się na rok 53, że tam wtedy PRL zrzekł się wobec NRD i powołują się także na traktat zawarty w roku 90 polsko-niemiecki o relacjach dobrosąsiedzkich. I mało tego, jeszcze powołują się na to, że III Rzeczpospolita nie zerwała ciągłości z PRL-em, nie odwołała się do II Rzeczpospolitej, a więc kontynuuje pewne umowy międzynarodowe. Czy to jest problem? Niech się powołują, to jest jakiś problem prawny, który prawnicy będą go dyskutować. Natomiast ja mówię o niesprawiedliwości, po prostu zwykłej, jawnej niesprawiedliwości, która jest czytelna. I ten raport, który 1 września będzie opublikowany, mam nadzieję, że będzie też uważnie czytany w Niemczech, że będzie analizowany, że będzie skala ignorancji, po prostu świadomości niemieckiej w sprawie tego, co się wyprawiało w Polsce w czasie II wojny światowej, zmniejszona, że pojawi się jakiś być może odruch sumienia, jakaś refleksja wśród historyków, publicystów i będzie to wpływać na klasę polityczną niemiecką, że tę sprawę jednak z Polską trzeba na poważnie załatwić. Panie ministrze, co znajdzie się w tym raporcie i jak wyliczyć życie ludzkie? To jest oczywiście niemożliwe, żeby wyliczyć życie ludzkie, ale przypominać o tym, jaka była skala mordu na obywatelach polskich, że Polska utraciła te 6 milionów i to była 1/6 mniej więcej obywateli przedwojennej Polski. Trzeba. Ale też tę skalę właśnie strat materialnych, które już są wyliczalne i myślę, że to w tym raporcie będzie. Czyli znajdzie się tam konkretna kwota żądanych reparacji? Ona już była nawet sugerowana w tych wstępnych... Sugerował Arkadiusz Mularczyk, tak. Poseł 850 miliardów. Tak, nie wiem, jaka będzie ostateczna kwota w tym oficjalnym raporcie, bo to będzie oficjalny raport z Instytutu powołanego do wypracowania tego raportu. Ja nie wiem, jaka tam będzie kwota, ale na pewno będzie pokaźna, no bo gołym okiem było widać po wojnie, jak duże straty Polska miała z powodu... Panie ministrze, to jeszcze takie pytanie. Pojawi się ten raport, no jest zapowiedziane, rozumiem, że to tutaj słowo zostanie dotrzymane. 1 września to się stanie data symboliczna. Jakie następne kroki pan by widział? Po prostu przypominanie w relacjach bilateralnych, że jest sprawa do załatwienia. Zawsze przy każdym spotkaniu można to przypominać. Jest sprawa do załatwienia, jest ten raport, proszę go przeczytać, proszę wyciągnąć z niego wnioski. No a Niemcy będą powtarzali swoje, sprawa jest uregulowana, przecież to wszyscy politycy niemieccy, łącznie z Friedrichem Merzem, który ostatnio spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Sprawa jest uregulowana. W polityce trzeba też być cierpliwym. Bardzo często w społeczeństwach demokratycznych, zwłaszcza, a bez wątpienia Niemcy są krajem dzisiaj demokratycznym, wolę polityczną wypracowuje się poprzez zmianę świadomości. Mam nadzieję, że i ten raport, i ciągłe przypominanie w relacjach bilateralnych tej sprawy przez rząd polski spowoduje zmianę świadomości wśród samych Niemców. I może to przynieść efekt. Panie ministrze, to jeszcze takie pytanie, a gdyby jednak ta świadomość się nie zmieniła, i gdyby było tak, że politycy niemieccy dalej konsekwentnie prezentowaliby to stanowisko, które niezależnie od administracji, od kanclerza prezentują właściwie od ponad 30 lat, czy pan by dopuszczał jednak spór, czy żądanie reparacji postawione przez polski rząd przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości? Nie wiem, tutaj nie mam zdania na ten temat, nie wiem, jakie są opinie ekspertów w tej sprawie, czy to może być efektywne i czy taki instrument w ogóle istnieje. Ale uważam, że chcemy w przyszłości budować relacje sojusznicze z Niemcami naprawdę, bo przecież jesteśmy razem i w Unii Europejskiej i w Pakcie Północnoatlantyckim. Mamy te same zagrożenia ze wschodu i ta sprawa nie powinna nas dzielić. Mam nadzieję, że prędzej czy później Niemcy to też zrozumieją i otworzą się na rozwiązanie tego problemu. Profesor Waldemar Kantarski, autor opinii w sprawie reparacji wojennych, powoływał się ostatnio w Do Rzeczy na opinię byłego ambasadora RFN w Polsce, Rolfa Nickela, który mu napisał, że Niemcy poczuwają się nie tylko do odpowiedzialności moralnej, prawnej, ale także finansowej. I profesor Gontarski ma trochę żal czy pretensje do polskiego rządu, że tej opinii, właściwie oficjalnego stanowiska rządu RFN, rząd polski nie wykorzystuje. Nie wiem, czy to było oficjalne stanowisko rządu, bo to była opinia już nie byłego ambasadora niemieckiego w Polsce, tak? Prawda, że to była korespondencja. Ale będącego w zasobach resortu spraw zagranicznych Niemiec. Więc właśnie, takie
sygnały, jak ta opinia, jak opinie niektórych historyków, niektórych publicystów medialnych pokazuje, że ten proces się dzieje. Znaczy ten temat zaczyna się pojawiać w debacie niemieckiej i moim zdaniem on może przynieść efekt w przyszłości, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. To jest kwestia właśnie tej zmiany świadomości, która może zaowocować wolą polityczną. Panie jeszcze, to na koniec jeszcze pytanie. Dzisiaj my pytamy słuchaczy o to, jakich dyscyplin sportowych nie warto uprawiać. Kiedyś w pana resorcie była ta dziedzina sportu, teraz sportu nie ma, ale to pytanie, czy pan jakiś sport uprawia? Szybkie spacery z psem. Szybkie spacery z psem, a kiedyś jogging, ale szybkie spacery z psem właściwie dają taki sam efekt jak bieganie. A są jakieś niezdrowe dyscypliny? Tak z oglądu jeszcze, kiedy panu sport podlegał? Nie wiem, czy są niezdrowe. Wydaje mi się, że każda dyscyplina sportu, która jest uznana międzynarodowo i dopuszczona do różnych zawodów, jednak powinna być zdrowa, no bo to jednak fachowcy oceniają, co preferować, a czego nie preferować. Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.